Moje kolejne pytanie dotyczy w nawiązaniu do tego wszystkiego pięknego, co żeśmy tutaj zobaczyli, to schodzimy na ziemię. W jaki sposób Państwo zamierzacie realizować projekty techniczne, które spoczywają w zasobach gminy od 2002 roku? I pytam o każdy kolejny przedstawiony projekt techniczny i chciałbym uzyskać informację, no z pomyłką do 20 lat, kiedy Państwo chcecie to zrealizować. A więc projekt... No dobrze, projekt z 2002 roku, kanalizacja deszczowa ulicy Sienkiewicza, koszt projektu, koszt opłacony, 3700, no ja mam informację, że nie. Jeśli jest, to dobrze, to bardzo się cieszę. Panie burmistrz, proszę nie wyjeżdżać za słowo kampania, bo uprzejmie informuję, że artykuł 65 ordynacji wyborczej stanowi, że w budynkach państwowych i administracji samorządowej nikt nie może poruszać kampanii, dotyczy to również burmistrza i rady. Proszę kontynuować. Jak wygląda sprawa, jak to jest nie wiem, realizowane, czy będzie realizowane, a jeśli nie, to dlaczego? Program funkcjonalno-użytkowy ze studium lodowisko do gry Pandy, za który zapłaciliśmy 11 102 zł. Kiedy zamierzacie Państwo złożyć wnioski, czy rozpocząć termomodernizację niektórych placówek oświatowych, które nie zostały skończone? Koszt dokumentacji 11 980. Ja rozmawiałem z Panem Burmistrzem nie tak dawno, mówiłem, że w tym roku jest możliwość osiągnięcia środków z zewnętrznych, ale nie było, że tak powiem, celu. Przebudowa linii elektrycznych dworca PKP, który nadal jest dworcem dzierżawionym, nie jest naszą własnością. Remont mola z oświetleniem. Ciąg dalszy wymiany stolarki okiennej w Koszarowcu, bo mam taką informację, że jest zrobiony tylko do połowy. Budowa boisk przyszkolnych, bo jest tylko tor BRD w gimnazjum, pozostałe boiska, koszt wszystkich projektów to jest 112 tysięcy złotych. Adaptacja sali gimnastycznej na potrzeby biblioteki, zmiana funkcji użytkowej budynku gospodarczego przy Urzędzie Miejskim, przebudowa, mola już było, przebudowa oświetlenia alejki cmentarza przy Alei 1 Maja i wymiana nawierzchni pod zadaszeniem, to za chwileczkę do tego dojdę. Oczywiście ja mówię tutaj o projektach, które przedstawił mi Wydział Techniczno-Inwestycyjny. Nie dotykam tutaj projektów technicznych realizowanych na przykład przez Miejski Zespół, w tym stołówka, której projekt na 35 tysięcy spoczywa i z tego co słyszeliśmy nie będzie realizowany. Proszę Państwa, ja sobie to podliczyłem, bez naszej obwodnicy i tam powiedzmy spółki, temu podobnych rzeczy, wartość dokumentacji to jest blisko 600 tysięcy złotych, natomiast potrzeba na wykonanie około 34 milionów. Moje pytanie jest takie, kiedy Państwo zaczniecie ewentualnie projekt po projekcie realizować, ja rozumiem, że część jest zawieszonych, jeśli one nie będą realizowane, to co z dokumentacją techniczną, czy ona przepadnie, czy nie, to jeśli chodzi o te pytania.